Prezentacja Volvo S80, nietypowo jak na ofertę Autoimport Nieporęt, 3.2 benzyna, rzędowa, 238 koni, wolnosący silnik, tutaj skrzynia automatyczna, z tym silnikiem Volvo występowało tylko i wyłącznie w automacie, automat sześciobiegowy, auto z 2007 roku, model przedliftowy, wersja Sumum, dosyć mocno doposażona, ale o tym później. Dlaczego rzadko występuje ten model w naszym, znaczy ten silnik w naszej ofercie? Dlatego, że jest sporo droższy tak naprawdę za granicą niż w Polsce. Dlaczego jest droższy? Dlatego, że w Polsce mamy tak naprawdę samochody w większości z tym silnikiem ze Stanów i samochody ze Stanów powypadkowe mocno zaniżają właśnie ceny rynkowe tego modelu, dlatego w naszej ofercie króluje 2,5 turbo, a 3.2 występuje bardzo rzadko i naprawdę ciężko kupić samochód w takim stanie jak ten i żeby jeszcze w miarę rozsądnie ten samochód w Polsce kosztował. Tutaj mamy auto kupione od osoby prywatnej, czwarty właściciel prywatny od nowości. W historii widnieje bardzo duża liczba, 14 właścicieli, ale ta liczba zawiera wszystkie firmy i tak zwane przepisania samochodu. I tutaj tą liczbę zbudowało tak naprawdę przepisanie samochodu z ojca na syna i to się dokonało tak naprawdę 4 razy. To Szwedzi z różnych względów takie rzeczy robią, ze względów tak naprawdę ubezpieczeniowych, podatkowych. No i tutaj to zrobiło nam liczbę właścicieli. Ostatni właściciel miał auto od 2016 roku i my od tego właściciela to auto kupiliśmy. Samochód cały w oryginale, żaden element nie był powtórnie lakierowany. Wszędzie mamy grubość między 120 a 130 mikronów. Bardzo fajna wersja wyposażenia, mówię Sumum, i bardzo mocno doposażony egzemplarz. Tak jak widzicie, tutaj mamy felgi 17-calowe, opony w bardzo ładnym stanie, zaraz powiem rocznik. Mamy opony Goodyear 2015 rok, ale bieżnikowo w bardzo ładnym stanie. Samochód, tak jak już mówiłem, w 100% bezwypadkowy i mało tego, jest cały w oryginale, także żaden element nie był powtórnie lakierowany. Czy jakieś uszkodzenia lakieru są, oczywiście, ale niewielkie, na kolorze srebrnym to naprawdę bardzo słabo widać. Tutaj widzicie w grillu, auto jest doposażone w aktywny tempomat, tutaj mamy radar. Chcę pokazać te uszkodzenia lakiernicze, ale mówię, na srebrnym to naprawdę nie widać. Tutaj mamy jakąś wgniotkę. Jedyny element lakierowany, i to był w Polsce lakierowany, to właśnie ta nakładka progowa prawa, bo była poprawiona tutaj w tym miejscu jakimś sprayem w Szwecji. Jakieś było zarysowaniem, żeśmy to poprawili, po prostu polakierowaliśmy to na nowo. Kolor idealnie dobrany przez naszego lakiernika, także gdzieś tu było jakieś zarysowanie. Tutaj mamy na zderzaku. A, i tutaj. No i tak naprawdę tyle. I to jest koniec zarysowań. I tutaj no, muszę wszystkich rozczarować. Faktycznie samochód jest cały w oryginale, także nie za bardzo będzie co komentować. Dobra, przechodzimy do wnętrza, bo tutaj jest naprawdę fajne wnętrze i fajnie wyposażony samochód. Bardzo rzadko się zdarza, żeby na rynek skandynawski tak wypasiony samochód wyszedł ze względów podatkowych, bo przypominam, że im bardziej wypasiona opcja, tym wyższy podatek roczny w Szwecji. Także przechodzimy do wnętrza. Nie powiedziałem jeszcze o przebiegu. Przebieg jest dosyć niski, jak na S80 13-letnie, bo mamy 229 tysięcy km na liczniku. No ale o tym może później. Przechodzimy do wnętrza auta. Bagażnik dosyć spory, tutaj moje rzeczy prywatne. Do auta mamy kabel do podłączenia, mamy podgrzewacz w misce olejowej albo w płynie chłodniczym. Tak się prezentuje bagażnik. Nie mamy do auta drugiego kompletu kół. Może coś tam uda nam się dołożyć, ale no nie będą to w idealnym stanie felgi. Także raczej do renowacji, jak już by ktoś chciał, to możemy dołożyć 16 cali do renowacji. Auto jest wyposażone w hak, tak jak widzicie, tutaj jest zaślepka. Hak jest schowany w bagażniku, oryginalny, jasne, beżowe wnętrze, skóry jasne. Volvo, szczególnie w trzeciej generacji, nie służą, nie są zbyt trwałe, aczkolwiek tutaj naprawdę są w oryginale, nie były poddane renowacji, także nie są pomalowane i te pęknięcia nie są naprawdę to jakieś tragiczne. Tu jak widzicie jest doposażony samochód w roletę tylną. Mamy wyprowadzenie na słuchawki z tyłu. Mamy podgrzewaną tylną kanapę. Tutaj widać system BLIS. Radary tak zwane. One czuwają nad tym, żebyśmy... pokazują nam obiekt w martwym polu. Tutaj mamy te czujniki
właśnie Bliss. Elektryczny fotel z pamięcią, elektryczny fotel jest kierowcy i elektryczny fotel pasażera. Elektryczny fotel pasażera trzeba było doposażyć. Fotel kierowcy, mówię, są delikatne pęknięcia, ale mówię, jak tutaj nie jest auto poddane żadnej renowacji, to naprawdę wygląda bardzo dobrze. Dodatkowo widać, auto jest doposażone w drewnianą kierownicę, w nawigację. Przebieg widzicie na filmie. Co tutaj mamy jeszcze dodatkowego wyposażenia? Mamy system Bliss, mamy system ostrzegania o kolizji, mamy biksenony skrętne, tak jak widzicie, podgrzewane przednie fotele, mamy system nagłośnienia, już pokazuję jaki. Tutaj mamy High Performance Sound i zmieniarkę na 6 płyt. To też jest dodatkowe doposażenie samochodu. Mamy nawigację. Mamy mnóstwo map i mamy też mapę Polski, tylko nie jest włożona teraz, ale postaram się ją włożyć. I tak, mówię, się prezentuje wnętrze. Mówię, auto naprawdę mocno dopasione. Rzadko się zdarza. Mamy system Bluetooth oczywiście, no i aktywny tempomat. To jest bardzo fajna sprawa. Samochód sam przyspiesza, sam hamuje, utrzymuje prędkość za poprzedzającym samochodem. Tak się prezentuje rzędówka pięciocylindrowa 3.2. Praca aksamitna, bardzo ładnie silnik pracuje. Skrzynia też bardzo ładnie, nie ma żadnych szarpnięć, żadnych uślizgów. Czy zimna, czy ciepła, pracuje praktycznie idealnie. Przejdziemy do dokumentacji samochodu. Mamy dwa kluczyki. Kluczyki zwykłe, nie są keylessy. To jest jakaś tam dodatkowa opcja, która mogłaby być w samochodzie. Mógłby mieć jeszcze szyberdach. I tak naprawdę chyba tyle. Nie wiem, tam naprawdę jest mocno doposażony. No nie jest to najbogatsza wersja. Tutaj widzicie, jest też elektryczny fotel pasażera, książka serwisowa, prezentuje się tak. Na początku zgodnie z gwarancją Long Life, tak jak Volvo zaleca, a już później widzicie 97, 122, 132, także praktycznie serwisy raz do roku. Ostatni serwis był przed naszym zakupem zrobiony, świeży olej we wrześniu, auto miało wymieniony olej i filtry. Rozrząd tutaj mamy na łańcuchu. Tutaj macie właśnie komplet nawigacji płyt. Tutaj jest właśnie płyta z polską mapą. Także postaram się ją włożyć i już będzie też pokazywało polskie mapy. Mamy jakąś tam fakturkę z 2011 roku. Mamy historię z przeglądów technicznych. Także jakieś tam papierologii trochę jest do tego samochodu. Jak ktoś tam lubi papierologię, no to na pewno będzie zadowolony. S80 z tym silnikiem w wersji europejskiej to naprawdę rzadki temat. Proponuję prześledzić ogłoszenia w Polsce. Praktycznie wszystkie samochody są wystawione z tym silnikiem ze Stanów. Co do silnika, bardzo dobra jednostka wolnossąca, mająca co prawda 238 koni, ale wolnossąca, czyli nieuturbiona. Szczerze powiem, jeździ podobnie jak 2,5 turbo, nawet nieco gorzej. Spalanie jest troszeczkę wyższe jak 2,5 turbo, ale silnik idealny tak naprawdę pod instalację gazową. Są zwolennicy uturbionych silników, są zwolennicy wolnossących, także dla każdego coś miłego. Tutaj jeszcze z dodatkowego wyposażenia, gdzie widać na zdjęciach w ogłoszeniu, jest fotochromatyczna szyba przednia. O tym zapomniałem wspomnieć i mamy też elektrycznie składane lusterka boczne i można sobie je zakodować tak samemu, że będą po zamknięciu się zamykały i tu jest tak to zrobione. Samochód prezentuje się naprawdę idealnie, jak na 13-letni samochód jest, można powiedzieć, że w stanie idealnym. Jeżeli można tak w ogóle powiedzieć o samochodzie 13-letnim, ja mówię, zawsze tutaj przestrzegam, pokazuję samochód od spodu, z zewnątrz, żeby potem nie było dziwnych jakichś pretensji do mnie, że coś nie zostało pokazane. Cena tego auta na gotowo będzie w granicach 34 tysięcy. Wiem, że to jest wyższa cena niż samochodów ze Stanów, ale to jest auto bezwypadkowe i całe w oryginale. I wersja europejska, także tutaj nie porównujemy kompletnie samochodu ze Stanów do tego auta. Dobra, co nam pozostało? Pozostało nam zobaczenie wołowiny od spodu. Pokażę Wam, jak 3.2 wygląda od spodu. Także lecimy na stację. Zobaczymy sobie S80 od spodu. Tak wygląda podłoga z tyłu. Wydechy w fajnym stanie. Jest jakaś tam powierzchowna korozja, ale niewielka. Wachacze, tak jak widzicie, bez korozji. Tutaj stabilizator, delikatna korozja. I lecimy sobie w lewą stronę.
Zobaczymy wycieki, spróbujemy przynajmniej. A nie pokażę, bo jest osłona silnika. Osłona była ściągana pod względem wycieków. Żadnych wycieków nie ma. Zderzak, jak widzicie, już troszeczkę sfatygowany od spodu. Bardzo ładnie się prezentuje, naprawdę tutaj korozji ja nie widzę, jest tutaj, widzę, zabezpieczane w Szwecji. Coś było na czarno, wszystko ładnie się to prezentuje, naprawdę. Tak wygląda 3.2 od spodu. Pierwszy raz tak naprawdę w historii mojej z tym silnikiem udało się auto kupić. Bardzo drogie samochody generalnie, jeżeli chodzi o wersje europejskie. Także fajnie, że się udało kupić, sprowadzić i że auto trafi do nowego właściciela i będzie cieszyło. Tak się prezentuje Volvo od spodu. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału i do obserwacji nas na Facebooku. Chcecie być na bieżąco z przedsprzedażą, tylko Facebook. To auto było dostępne w przedsprzedaży, ale nikt nie zaryzykował, także myślę, że znajdzie klienta w trybie normalnym. Pozdrawiam.